Cześć kochani, dziś zapraszam Was na filmik z moimi ulubieńcami jesiennymi i powiem Wam, że troszeczkę tego mam, także zacznijmy. Pierwszą rzeczą, którą mam Wam do pokazania, bez której nie wyobrażam sobie jesieni i to znaczy tego może okresu jesienno-zimowego, jest krem do rąk. Ja mam akurat tutaj jest Soap & Glory, który pachnie prześlicznie i w dodatku naprawdę fajnie nawilża moje dłonie. I powiem Wam, że ja go dostałam od Moniki i jest cudowny, ja się boję, co ja zrobię, gdy on mi się skończy, bo jak widzicie, jest go już niewiele. I ja Wam powiem szczerze, że ja wymieniałam sobie kremy do rąk. Naprawdę kupowałam z przeróżnych firm i naprawdę przeróżne, a do tego na pewno będę musiała kiedyś wrócić, bo jest cudowny. Tą rzeczą z pielęgnacji jest masełko do ust z balmi, truskawkowe, które można sobie zaczepić do torebki albo gdziekolwiek. Jest naprawdę bardzo fajnie, fajnie nawilża. Jedyny minus to to, że ono się tutaj psuje, to zamknięcie. Ale jeśli chodzi o nawilżenie moich ust, to jest naprawdę cudowne. Kolejną rzeczą jest masło kakaowe, krem do cery normalny i suche z jaj. Jest to coś, co ja uwielbiam używać. Pachnie prześlicznie i ja mam naprawdę suchą skórę i ten kremik ratuje ją codziennie, a jeszcze ten zapach to naprawdę wszystko umila. Kolejną rzeczą jest odżywka, która w tej chwili mi się skończyła i pokazuję Wam tak naprawdę denko. Jest to odżywka z Pantene Pro-V, spray błyskawicznie odżywiający. Wzmocnienie i ochrona bez odciążenia włosów, bez spłukiwania. Uwielbiam odżywki w sprayu, których nie trzeba spłukiwać i ta naprawdę sprawdziła mi się bardzo dobrze. I oczywiście polecę za chwilę do Rossmana pewnie i kupię tą samą. Pachnie naprawdę w porządku i przede wszystkim, co lubię w tej odżywce, to to, że moje włosy strasznie się rozczesują. A po tej odżywce właśnie nie mam takiego problemu, także jest naprawdę na plus. I przejdźmy może już do kolorówki. Mam tutaj dwie szminki, a w sumie jedną konturówkę i jedną szminkę. Pierwsza to jest z Rimmela z tej serii Kate, numerek 60. Mam ją teraz na ustach. Jest taka ciemna czerwień, którą ja lubię nosić właśnie na takie zimniejsze dni, która jest taka chłodniejsza, także idealnie się sprawdza. I konturówka z Golden Rose, numerek 203, taka piękna śliwka. Ja Wam tutaj zrobiłam swatcha. Ona jest matowa, także również serdecznie Wam ją polecam i do niej można oczywiście dokupić też pomadkę. Będzie to paletka cieni z Mua, którą również dostałam od Moniki. Jeszcze będzie jedna rzecz od nich, która się tutaj pojawi. I powiem Wam, że ona ma takie śliczne, jesienne kolorki i można nią wykonać naprawdę wiele, wiele makijaży. Najbardziej to chyba mi się podobają te takie różowe, ten, ten i ten. Są naprawdę prześliczne. I powiem Wam, że to wszystko z kosmetyków. Teraz mam rzecz, bez której również nie wyobrażam sobie jesiennych wieczorów tak naprawdę, a mianowicie są to świeczki. Tutaj mam akurat, właśnie ta rzecz jest od Moniki, świecznik ze świeczką z Janki i powiem Wam, że pachnie obłędnie, ja sobie ją tutaj odstawię. I powiem Wam, że to nie muszą być jakieś typowe świeczki takie zapachowe, mogą być to zwykłe tea lighty w jakichś ładnych, ozdobnych świecznikach i to już daje nam taki fajny nastrój, ale ja Wam polecam tutaj świeczkę jedną właśnie z Janki, w której się zakochałam, pachnie taką świeżością. Za chwilę zrobię Wam zbliżenie. To ona w ten sposób, Monika mi mówiła, że to jest jakaś nowość, jeśli macie do nich dostęp, to serdecznie Wam polecam, bo jest bardzo, bardzo przyjemna w zapachu, jest taka naprawdę świeża. Powiem Wam, że zostały mi już tylko dwie rzeczy ubraniowe. Pierwszą jest sweterek z New Yorkera, za który zapłaciłam 39 zł, one na pewno jeszcze są. Jest to taki długi w sumie kardigan z rękawkami długimi, jest naprawdę przecudowny, ma bardzo miły materiał. Nie jest jakiś mocno gruby, ale na takie jesienne dni możemy go sobie po prostu założyć, opatulić się nim i jest naprawdę przyjemnie. I ostatnią rzeczą, to jest chyba taka największa moja nowość, jest to taki wielki szal z Reserved, który jest w obecnej kolekcji. Powiem Wam, że ja bym go sobie nie kupiła, bo ja uważam, że 80 zł za szalik to jest troszeczkę za dużo, aczkolwiek Daniel mnie uratował i kupił mi go, także wygląda ona w ten sposób, jest taki różowy, żółto-biało-czarny, szary, beżowy jakiś, no coś takiego. Jest on naprawdę bardzo duży, bardzo milusi, także to jest mój również must have. Możemy oczywiście go nosić jako szalik, ewentualnie możemy po prostu zarzucić go sobie na plecki i oglądać jakiś fajny film, ewentualnie czytać jakąś przyjemną książkę. I powiem Wam, że to
wszystkie moje rzeczy, które miałam Wam do pokazania. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i dajcie oczywiście kciuka w górę i zapraszam Was do następnego filmiku. Pa, pa!